przedszkolem żegnam się. Dzwonek w szkole dziś mnie woła, pilnym uczniem już być chcę. Tu ławeczki są za małe i krzesełka małe też. Sala w szkole stoi pusta, poznać z nami też się chce. Na przygodę nas zaprasza miła Ola, piesek As. Nowe książki mam i kredki, więc do szkoły iść już czas. Ładnie jestem dziś ubrany, bo żegnamy przecież się. Patrzę czasem w stronę mamy, łezka w oku kręci się. Lecz nie będę dzisiaj płakać, choć ostatni to jest dzień. Pójdę śmiało nową drogą, jest ciekawa, to już wiem. Na przygodę mnie zaprasza miła Ola, piesek As. Nowe książki mam i kredki, więc do szkoły iść już czas. Dobrze znam, dobrze znam.
o nich myślę, a ja im odpowiadam. No jasne, oczywiście. I chociaż coraz częściej zaglądam do książeczek, moimi przyjaciółmi na pewno wciąż będziecie. Umiem liczyć 1, 2, 1, 2.
wielkości nie mierzymy w kilometrach. Nie mierzymy w kilometrach, lecz w uśmiechach. Sto uśmiechów na minutę, przyjacielu. Sto uśmiechów i już jesteś bliżej celu. Sto uśmiechów na liczniku zawsze mniej. Sto uśmiechów na minutę, nigdy mniej. Zatem ostrzegali nas dorośli, że na drodze bardzo łatwo o wypadek. My na pewno nie wpadniemy w żaden poślizg i z przeszkodą sobie każdą damy radę. Sto uśmiechów na minutę, przyjacielu. Sto uśmiechów i już jesteś bliżej celu. Sto uśmiechów na liczniku zawsze mniej. I nie zwalniać na zakrętach, bo młodości nie powstrzyma żaden zakaz. Sto uśmiechów na liczniku i pamiętaj, naszą rzeczą jest uśmiechać się, nie płakać. Sto uśmiechów na minutę, przyjacielu. Sto uśmiechów i już jesteś bliżej celu. Sto uśmiechów na liczniku zawsze mniej. Wielu spraw
świat jest mądry, wesoły, a w każdym szkolnym kącie uśmiecha się słońce. Ja lubię chodzić do szkoły, tu świat jest mądry, wesoły, a w każdym szkolnym kącie uśmiecha się słońce. Poświęcają, a kiedy mamy jakieś kłopoty,
pocieszenie. Wszystkie miłe chwile.
taki orzełek. A powiedzcie mi, jaki to jest taki budynek, taki domek mały, czy... Duży. Duży. A chcielibyście już iść? Co byście tam robili? Czytać. Pisać. Pisać. A gdzie można pisać? Liczyć do przodu i do tyłu. Liczyć, dodawać, odejmować. Ja umiem dodać 109 do 200. Tak, to już dużo się w przedszkolu nauczyłeś. Teraz jesteś przedszkolakiem, tak? A chciałbyś być już uczniem szkoły podstawowej? Ja też. Też, Klaudiuszek. A macie jakieś marzenia? Tak. Jakie? Chciałam być. Aha, jakie marzenia jeszcze macie? Jak dorosnę, to bym chciała być ratownikiem i jak ktoś zatonie, to ja uratuję. No pięknie, dzielna i odważna. A co na przykład byście chcieli w tej szkole? Żeby tam uczyli się wszyscy coś robić, czyli na przykład pisać, liczyć, odejmować, dawać. I żeby jeszcze motylki fruwały. No proszę. To by była prawdziwa szkoła. Prawdziwa szkoła, w niej na pewno by się fajnie uczyło. Klaudiuszku, co ci się w tej szkole najbardziej podobało? Ja cię czytaj i piszę. Jak się dzieci uczą, tak? Tak, jak poszliśmy i widzieliśmy, że dzieci piszą i czytają. To powiecie, duża ta sala gimnastyczna, że tak można na niej skakać, fikać? Tak, a duża. Chyba ogromna. Ale z tego, co pokazujesz. Ale grali w piłkę i w koszykówkę, my jeszcze balonik robiliśmy, aż tam piłka do mnie poleciała i im kopnął, aż tak rzuciłam, że aż w siatkę wpadł. Byliście w klasach, gdzie uczyły się dzieci i mówiłeś, że byliście w świetlicy, tak? I co tam było? Ja na przykład w szafie widziałam, że tam są pieniądze. No co ty? To może jak... Do przeliczania jakieś banknoty. Ty nie widziałeś. Do matematyki. Sale są kolorowe, tak jakbyście chcieli? Nie, bo jak się zaświeciło światło, to było wszystko żółte. Żółte. A widno tam, czy tak ciemno było? Widno. Ciemno. Bo jak się zgasiło światło, to było ciemno. Widno. Chcecie już iść do tej szkoły? Tak. Tak? Tak. A kto chciałby już w poniedziałek iść? Ja! Ja już bym chciał. A dlaczego już w poniedziałek byście chcieli iść? Żeby się wszystkiego nauczyć. Żeby pani nam zadawała pytania, bo ja to lubię. Lubisz? Jak trzeba w przedszkolu odpowiadać na pytanie? Trzeba krzyczeć głośno na całą klasę? Nie, trzeba podnosić rękę. Zgadza się. Ślicznie. Jak pani wybierze, jak się będzie ładnie siedzieć, nie przeszkadzać, to może pani wybierze. A co to jest przerwa? Przerwa to znaczy, że można coś zjeść. No, pewnie. Albo się pobawić. Albo się pobawić. To co? Wyjmiemy sobie samochody z plecaka i będziemy się bawić? W szkole? Nie, tylko jak pani pozwoli. Jak będzie dzwonek, to się wychodzi na dwór i można się pobawić. Jak będzie dzwonek, to znaczy, że można coś zjeść albo skąd wyjść. Ty wiesz, że taki dzwonek jest w szkole? Bo wiem, bo, ale to taki... bo kiedyś słyszałem. Słyszałeś. I jak dzwoni, tak jak dzwonek od roweru? Nie, tak cyn, bo dzwonek może zadzwonić, a my jesteśmy na przerwie, to jeszcze raz może zadzwonić, to zrobimy sobie przerwę, a jak jeszcze raz zadzwoni, to idziemy na książki. Wzywa was. A te klasy to są takie duże, takie jak w przedszkolu? Tak, większe. Jeszcze większe? I co w tej klasie jest? Książki. Tylko książki? Tablica też. Tablica. Ja napisałam swoje imię w szkole. Tak. Ja już umiem. Ja kiedyś wypowiedziałam... K-L-A-U-D-I-S-Z. Czym się zmazuje po tej tablicy? Gąbką. I zmazałam, żeby dzieci miały do mazania. Zawsze jak rozwalimy krocki, to sprzątamy. Aha, czyli wy taką znacie zasadę. Ciocia nam mówi, że możemy się pobawić, a później, że musimy sprzątać.
No to piękną zasadę was ciocia tu uczy. W szkole musi być wszystko nam tak poważnie, bo w szkole uczymy się, a nie tak jak przed szkołą, czyli się bawimy, no właśnie jak przyniesiemy z domu, to nie możemy się później pobawić. A prawda, że ty masz jakąś narzeczoną? Prawda? Nie. Ty sam masz. Nie, ty masz tą samą co ja. Klaudiuszek, powiedziałeś, że w przedszkolu można się bawić, a w szkole nie. No to chcesz do tej szkoły iść czy nie? Chcę. Chcesz. No ale wiesz, że tam zabawek nie będzie. A Kuba ma tą narzeczoną, tą samą co ja. No to będzie jakaś wojna chyba między wami. Bo jak to podzielić jedną kobietę na pół? No właśnie, przekroić. No właśnie. Dawny dzień był najgorszy w tym przedszkolu. A są takie dni w przedszkolu? Przecież wszystkie są super. No tylko jeden dzień mam najgorszy. Jaki? No powiedz. Dzieci mnie całowały, ale zakłamał. No co? No może urodzinki miałeś? Nie miałem! Klaudiuszek, a podobają ci się w szkole takie duże korytarze? Tak. No, trzeba się na tym bawić. No jak to bawić? Jak w szkole mówiliście, że się nie bawimy? Żartowałem. Najważniejsze jest to, że pani nauczycielka będzie nas uczyć, kiedy możemy sobie wybrać pracę, do której możemy chodzić. W szkole też mogą być fajne wycieczki, możemy iść gdzieś. To ile taka lekcja trwa? 10 minut. A przerwa? 5. 5? Nie, no to jak jest 10 się uczymy, no to 10 się bawimy. A jak to nie za krótko? Co byście się nauczyli w 10 minut? Chyba... 25. A ja bym chciała się uczyć... 12 minut. Ja bym się chciała jedną godzinę, Klaudiu. Słuchajcie, to wy tyle umiecie już, że... Możecie iść chyba do tej szkoły. Tak, i ja się uczę dodawania. A powiedzcie mi, jak będzie płakać za przedszkolem? Nie. Nie chcę iść do szkoły i koniec. To ja będę do klasy. Zobaczycie, jeszcze zatęsknicie za przedszkolem. Zobaczycie. Dobra, ja będę tęsknił. Będziesz tęsknił, odwiedzisz mnie? Wiesz, Kuba to mnie odwiedzi. Kuba to nawet na dole odwiedza przedszkolem. Zębawiliśmy.